Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Majówka zakończona, więc ja też mogę wrócić do Was z kolejnym vlogiem o nowościach. A tych nowości w dzisiejszym vlogu będzie naprawdę sporo i zaczniemy od serii Speed Champions, bo wiele osób czekało na te zdjęcia, no i myślę, że warto byłoby je omówić. Na sam początek Koenigsegg i tutaj dostajemy zestaw za 20 euro, 280 elementów, wygląda naprawdę bardzo dobrze i wydaje mi się, że jeśli chodzi o design, to już tak w 100% przełączyłem się na tryb 8-studowych modeli, no i tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Uważam, że ten model na pudełku przynajmniej wygląda bardzo dobrze, zobaczymy też rzeczywiście, jak on będzie wyglądał na żywo, ale jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, bo te zestawy będą dostępne pod koniec maja. No i jeśli chodzi o kolejny model, jest to Toyota GR Supra, cena dokładnie taka sama, klocków 299 i wizualnie też naprawdę wygląda bardzo dobrze. Przede wszystkim jeśli chodzi o zmianę wizualną tych modeli, mamy tutaj miejsce dla dwóch minifigurek, ale to co dostajemy to możliwość zrobienia po prostu samochodu, który jest o wiele lepiej odwzorowany względem oryginału. Mam problem z McLarenem Elvą i tutaj o tyle, o ile sama bryła jest w porządku, to troszeczkę mimo wszystko brakuje tej szyby w modelu. Ja wiem, że ten samochód jej nie posiada, ale mimo wszystko jest to jakiś taki brak, jakieś takie odstępstwo od tego, co widzimy najczęściej. Cenowo dokładnie tak samo jak dwa poprzednie samochody, ale 263 elementy w środku. Następny zestaw to za 40 euro Chevrolet Corvette C8R i Chevrolet Corvette C3 z roku 68. No i tutaj jeśli chodzi o ilość elementów, jest ich 512, oczywiście są też dwie minifigurki, wygląd również bez zarzutu. Wniosek prosty, z 6 na 8 studów warto było się przerzucić. No i jeśli chodzi też o zestaw z Dodge'ami, mieliście kiedyś okazję już zobaczyć, bo ten model pojawił się, właściwie te modele pojawiły się wcześniej, cena 60 euro. No i na końcu taki Fordowy dwupak, Ford GT Heritage Edition i Bronco R. No i tutaj dostajemy dwa samochody za 50 euro, 660 klocków, też jest naprawdę dobrze, w szczególności ten mniejszy model mi się w tym wypadku bardziej podoba, ale jest naprawdę spoko. Wróćmy też na chwilę do Harry'ego Pottera, dlatego że dostaniemy kolejny Potterowy Battle Pack, który zapowiada się dość ciekawie, bo znowu dostajemy tutaj minifigurkę Pottera, ale na wyposażeniu dostajemy bardzo ciekawe słoiczki. Dostajemy też Tyla z nadrukami nazwisk członków Gwardii Dumbledora. No i jeśli chodzi o trzy pozostałe figurki, tutaj będziemy sobie mogli tworzyć po prostu z nich też innych czarodziejów. Do tej pory nie udało się jeszcze w 100% zidentyfikować, kto to dokładnie będzie, ale myślę, że też te potwierdzenia, kiedy się znajdą, no to już wszystko będzie jasne i wiadome. Co do Pottera, mam też dla Was taki zestaw z Brickheadami, gdzie dostaniemy Voldemorta, Bellatrix Lestrange i Nagini. No i mam problem, dlatego że doskonale wiecie, że ja fanem Brickheadów nie jestem. Nagini w ogóle wygląda tutaj strasznie, tutaj jakby ten zestaw absolutnie mnie nie kręci. No i jeśli chodzi o Pottera, to wszystko. Ale mamy też zapowiedzi zestawów z serii LEGO City i tutaj naprawdę będzie się działo. Dostajemy nowe odlewy zwierząt. No i idąc po kolei, najmniejszy zestaw za 10 euro to jest taki quad z dronem, jakąś niewielką taką zieleninką, bo dostajemy drzewko i dostajemy skorpiona i dwie nowe małpy, więc to jest spoko. Natomiast ja też jestem ogromnym zwolennikiem tych starych małp serii pirackich. Później mieliśmy tą małpę, która pojawiła się w saszetkach kolekcjonerskich z tym Tarzan Boyem, ale te małpki nie są złe, tylko mimo wszystko jakoś tak wolę te oldschoolowe. Zestaw 4 plusowy z lwami za 45 euro dostajemy samochód, dostajemy dwie jakieś takie jaskinie i fragment wody, ale przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, to dorosły lew, tym razem jest to samiec, nie lwica, tak jak to miało miejsce w terenowce na safari, no i też odlew małego lwa i bardzo ciekawie wyglądający wąż. Samego węża znamy z odlewu, bo była to Nagini oczywiście z Pottera, ale tutaj ten wąż dostał nadruk. Następnym zestawem jest znowu set z nowymi odlewami za 90 euro. Dostajemy nowe słonie i tutaj szczerze mówiąc wygląda to świetnie, dlatego że dostajemy dorosłego słonia i małego słonia, a gdzieś tam jeszcze w tle widać krokodyla, widać też małpkę, a nawet dwie małpki, więc jest spoko, ale i tak wszyscy ten zestaw będą kupować dla słoni.
bo dawno słonia w LEGO nie było. No i oczywiście jest to naprawdę bardzo dobry patent. Warto też uzupełnić 4-plusowe zestawy na licencji Disneya, bo mamy jeszcze do pokazania samolot z myszką Mickey i tutaj Mickey jest przebrany za pilota. Samolot też wygląda całkiem przyzwoicie i myślę, że taki zestaw za 10 euro to jest naprawdę dobry drop. Kolejny zestaw to lodziarnia mini i tutaj dostajemy mini oraz Daisy w formie minifigurek. Dostajemy tam za 20 euro 100 elementów, no i przede wszystkim ta kokarda przyciąga tutaj moją uwagę. No i jeśli chodzi jeszcze o zestaw naprawdę bardzo ciekawy ze względu na tanowego konika, to będzie farma Mickiego i Donalda, dostajemy jakiś traktor i też jeszcze oprócz konika dostajemy odlewy zajączka i owcy, więc pod kątem zwierzątek naprawdę świetna sprawa i tak jak wszyscy myśleli, że ten konik to będzie w kuchni, będzie taki ekskluzywny, to okazuje się, że też pojawia się w 4-plusowym zestawie. Ale to nie wszystko z Disneya, dlatego że pojawią się również brickheady disneyowe i będzie to Daisy, która no, wygląda jak wygląda, a oprócz niej pojawi się też taki czteropak, w którym dostaniemy Sknerusa oraz siostrzeńców Chyzia, Dyzia i Zyzia, ale też nie są w kręgach moich zainteresowań. W ogóle siostrzeńcy wyglądają bardzo pokracznie. Nadal to nie jest wszystko z Disneya, bo pojawią się również dwa zestawy dla dziewczynek. Skrajny lodu, kolejny jakiś taki pałac. Szczerze mówiąc, nie ogarniam totalnie. 40 euro będzie to kosztować. No i w środku oczywiście Anna, Elsa, Olaf tak standardowo. A następny zestaw to zamek Belli, 80 euro, 505 elementów. No i dostajemy Belle, dostajemy Bestię. Dostajemy też Friendsowego konika. No i może kiedyś ten zestaw pokażę, ale na pewno nie jakoś tak prędko, o ile w ogóle. Warto też uzupełnić serię Kreator 3 w 1, bo pokazywałem wam ostatnio prom kosmiczny i diabelski młyn, ale pojawiły się też już zdjęcia średniowiecznego zamku. Za 100 euro dostajemy tutaj, z tego co pamiętam, chyba ponad 1000 elementów i to nie jest zamek, jakiego wszyscy oczekiwali. To jest zamek na poziomie, powiedziałbym, tego statku z Kreatora 3 w 1, który pojawił się po Barakudzie i to jest taki biedniejszy kastlowy zestaw w odpowiedzi pewnie na kuźnię. Mamy tutaj trzy figurki, mamy też możliwość zbudowania dwóch innych konstrukcji, no bo oczywiście jest to zestaw serii Kreator 3 w 1, ale jakoś tak, pewnie go kupię, ale nie jest tak, że jestem mocno na niego napalony. Bardzo dobrze w ogóle wygląda krokodyl, za 30 euro dostajemy naprawdę fajną konstrukcję kreatorową, oprócz niego można zbudować bardzo dużą żabę i węża. No i chyba też to, co skupiło moją uwagę, to jest akwarium. Naprawdę pomysłowy set. Później oczywiście te dwie konstrukcje, które pojawiają się jako alternatywne konstrukcje, mnie jakoś mocno nie pobalają, ale akwarium jest pomysłowe, jest ładne, jest urocze i na pewno na kanale się pojawi. Mamy też poszerzenie tej serii botanicznej, gdzie mieliśmy drzewko bonsai i bukiet kwiatów i teraz pojawił się kwiat o nazwie rajski ptak. 1173 elementy za 100 euro i to będzie kolejna ciekawa ozdoba do domu, myślę, do zbudowania z kwiatków, tym bardziej, że jest to też taki zestaw mocno technikowy i zastanawiam się, jak dużo z tych klocków, na które zestaw się składa, będą tworzyły ziemię, te klocki, bo na pewno będziemy wysypywać donice klockami i wygląda to dość fikuśnie, to myślę jest chyba najlepsze określenie. I co ciekawe, będzie też Taj Mahal, kolejne. Do tej pory mieliśmy te wielkie Taj Mahal w pierwotnej wersji oraz w reedycji, a tutaj Taj Mahal będzie zestawem z serii LEGO Architecture. No i szczerze mówiąc, 130 euro za ponad 2000 elementów, spoko opcja, tym bardziej, że to są elementy na pewno przydatne. Ale czy jakoś ono jest szałowe? To jest na pewno coś dla fanów serii Architecture. Czy ja je będę pokazywał? Może kiedyś z ciekawości, na pewno nie jest to priorytet na mojej liście zakupów. I myślę, że w tym rzucie serii DOTS tutaj naprawdę dostajemy ciekawe zestawy. Po pierwsze, dostajemy kolejny zestaw tych takich pojedynczych DOTS-ów i za 4 euro będzie zestaw uzupełniający, tym razem z takimi motywami wakacyjnymi. Następnie dostaniemy za 20 euro zestaw uzupełniający i to na pewno jest zestaw bardzo ciekawy, dlatego że dostajemy tutaj całą masę małych tajli w różnych kolorach i z nich można tworzyć różnej maści mozaiki, ozdoby itd. Jest też taki pojemnik na długopisy, ołówki w kształcie rakiety, wygląda całkiem przyzwoicie, będzie kosztował 20 euro. Nieco większy, bo za 30 euro to jest taki pojemnik w kształcie kaktusa i tutaj oczywiście jakaś ramka się pojawia, pojawiają się bransoletki, pojawiają się również te kostki dotsowe, ale chyba to, co wygląda najciekawiej, to największy zestaw projektanta za 40 euro
dużo dotsów, dużo płytek, dużo wszystkiego i rzeczywiście to jest bardzo ciekawy zestaw, taki powiedziałbym flagowy zestaw dotsowy i szkoda, że te zestawy wcześniej się nie pojawiały właśnie w takiej formie, bo tutaj myślę, że bardzo mocno można kogoś dotsami zajawić. No i jeszcze na koniec zestawy z serii LEGO Duplo. Dostaniemy kawiarnię z Mini i Daisy, no i konstrukcja jest fajna, natomiast figurki są takie bardzo przysadziste. Ewidentnie Mini i Daisy wyglądają jakby zjadły u babci za dużo pierożków. Co do kolejnych setów, dostajemy też taką firmę do odbierania śmieci. Dostaniemy tutaj kilka różnej maści pojemników na śmieci. Jest też wywrotka do przewożenia tych śmieci i będzie to kosztowało 20 euro. Ciekawie wygląda taka rodzinna przygoda z kamperem, no bo kampery często pojawiają się w City, a tutaj dostajemy całą rodzinkę wraz z tym kamperem i pojawi się też samochody wyścigowe, takie dwa wraz z linią start mety. Jest też jakiś instrybutor oczywiście do tankowania. Będzie to kosztowało 45 euro. Jeszcze większy zestaw za 100 euro to garaż z myjnią i tutaj troszeczkę kojarzy mi się to z czymś, co było popularne w latach 90., gdzie chyba z Wadera się kupowało takie zestawy właśnie z kilkupoziomowym garażem. Były tam właśnie jakieś myjnie, jakieś stacje benzynowe i tak dalej. I to jest całkiem spoko. 20 euro będzie kosztował pociąg z cyferkami i tutaj w tym wypadku to myślę jest taki zestaw typowo edukacyjny, zresztą oznaczenie wiekowe też dla dzieciaków, które mają 1,5 roku i więcej. I na koniec park rozrywki, a właściwie nie na koniec, na przedkoniec bym powiedział. Park rozrywki za 100 euro i on wygląda naprawdę świetnie. Mamy tutaj różne karuzele. Przede wszystkim dobrze prezentuje się ta karuzela z konikami. Ona jest naprawdę urocza, są zjeżdżalnie, jest też jakieś stoisko do kupowania babeczek, pociąg, diabelski młyn i wejście do tego parku rozrywki. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze i przeraża mnie troszeczkę tutaj ogromny hot dog, który jest wielkości człowieka. A na koniec jeszcze mamy lotnisko z małym takim nieco rozciągniętym samolotem, który po prostu wygląda dość osobliwie i całkiem ciekawa figurka tutaj się pojawia, gościa w naprawdę wielkich okularach. Kurczę, spoko to wygląda i będzie kosztować 30 euro. No, to chyba podsumowaliśmy już wszystko. Dawajcie znać, które zestawy Wam się podobają najbardziej, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!